4 odcinek podcastu poświęconego aferze Getback. Nadal zamierzam prezentować nagrania, które zrobiłem w związku z filmem Wszystkie chwyty dozwolone, afera Getback. Film zawsze jest wyborem, skrótem. Warto poznać dłuższe zapisy rozmów. W tym podcaście moim rozmówcą jest Artiom Bujan, prezes Stowarzyszenia Poszkodowanych Obligatariuszy Getback. Wszystkie chwyty dozwolone. Afera Getback. Podcast Sylwestra Latkowskiego. Nazywam się Artiom Bujan. W aferze Getback jest poszkodowana moja rodzina. Założyłem grupę dyskusyjną na Facebooku po wybuchu afery Getback, czyli po dniu 17 kwietnia 2018 roku. Zaczęliśmy się jednoczyć właśnie w ramach forum, w ramach grupy dyskusyjnej. Później zostało założone stowarzyszenie poszkodowanych w aferze Getback. No i zaczęliśmy składać zawiadomienia do prokuratury, do KNF-u, do UOKiK-u, do Najwyższej Izby Kontroli, no i do pozostałych urzędów, do Ministerstwa Finansów, które w naszej ocenie no, powinny były pomóc poszkodowanym, tak? Prokuratura prowadziła, nadal prowadzi śledztwo, szeroko zakrojone, ponieważ jest kilka wątków, kilka postępowań. Są zabezpieczenia majątkowe na majątku osobistym sprawców. No i przede wszystkim naszym celem było dojście do prawdy. No i przede wszystkim przyczynienie się do tego, żeby no, prokuratura dokonała te zabezpieczenia majątkowe, które zostaną zrealizowane w przyszłości, jeżeli na przykład w postępowaniu karnym będą te wyroki skazujące, tak? Czyli korzystne dla pokrzywdzonych, wtedy ten majątek może zostać spieniężony, zabezpieczony na rzecz osób pokrzywdzonych finalnie. Tak? Jest prawie 3 miliardy wyłudzonych środków finansowych, czyli 3 miliardy, które są ujęte w zarzutach przy Konradzie K. Gdzie są te pieniądze? I to jest dla nas duża zagadka do rozwiązania tak naprawdę przez organy ścigania. Dlaczego prokuratura nie poszła za pieniędzmi, czyli po prostu nie poszła po przelewach, finalnie ustalając, gdzie u kogo te środki w tej chwili się znajdują, ponieważ są zabezpieczenia majątkowe, majątku osobistego. Sprawcy mają zarzuty z artykułu 286 Kodeksu Karnego, czyli wyłudzenie. Osiągnęli tą korzyść, wyłudzili sumarycznie prawie 3 miliardy złotych ze wszystkich 90 tysięcy osób. Ale gdzie te korzyści przynosili? Na jakie rachunki bankowe? I u kogo finalnie te środki się znajdują? I to jest dla nas w tym momencie no, pierwszorzędne pytanie. Pisaliśmy wielokrotnie w ciągu tych 3 lat do prokuratury i regionalnej, i krajowej, ponieważ śledztwo jest prowadzone pod nadzorem prokuratury krajowej. Do dnia dzisiejszego nikt nie dał takiej odpowiedzi z jakimś uzasadnieniem, dlaczego to nie zostało zrobione. Zarzuty wobec prokuratury nijak się mają do wrogości wobec Komisji Nadzoru Finansowego. Artiom Bujan w rozmowie wydaje się być i tak delikatny. Poszkodowani uważają, że KNF nie wywiązała się właściwie z funkcji kontrolnej. Kwiecień, maj napisaliśmy pismo z prośbą o spotkanie do byłego prezesa Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego Marka Szanowskiego. Na to pismo do dnia dzisiejszego nie mamy żadnej odpowiedzi. Wtedy poprosiliśmy o pilne spotkanie, ponieważ napisaliśmy, że jest 9 tysięcy osób pokrzywdzonych, tu jest zaangażowany był aktywnie Idea Bank. Wymieniliśmy te podstawowe problemy, już które były nam znane, ponieważ to właśnie cały czas to się nawarstwiało, tak? Jeżeli chodzi o aspekty całej tej afery. I złożyliśmy takie pismo, pamiętam, sam założyłem na dziennik podawczy Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego. No i Marek Szanowski nigdy się z nami nie spotkał. Czy z naszym stowarzyszeniem, czy z innym stowarzyszeniem, nie słyszeliśmy, żeby z kim się spotkał z poszkodowanych. A za obecnego szefa KNF-u? Mieliśmy jedno spotkanie i to tylko wtedy, kiedy poprosił o to spotkanie dyrektor, na wniosek stowarzyszenia, którego ja kieruję, dyrektor Centrum Oceny Administracji Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Takie spotkanie było z Jackiem Jastrzębskim. Powiedział tak, że nie może o wszystkim mówić, ponieważ jest tajemnica zawodowa Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, jest tajemnica bankowa, tajemnica jeszcze jakaś inna i tak dalej.
I on to na tym spotkaniu, to spotkanie wyglądało tak, że przez 90% poświęconego nam czasu przebywania właśnie przewodniczącego KNF-u na tym spotkaniu, my mówiliśmy, tak, jakie są uwagi, jakie są obszary do ewentualnych kontrol, gdzie ewentualnie KNF mógłby zwrócić uwagę i w jaki sposób mógłby pomóc na przykład systemowo rozwiązać zaistniały ten problem, który no, nie jest rozwiązany do dnia dzisiejszego. Czyli mówimy o zwrocie 9 tysiącom ludziom w całości środki finansowe. No to na spotkaniu, jak zaczęliśmy już bardziej szczegółowo przychodzić do niektórych obszarów, tam nie wiem, właśnie tam idea bank, get back, no to nie udzielał odpowiedzi, ponieważ zasłaniał się cały czas tajemnicą zawodową, tajemnicą bankową, tajemnicą kontrolerską i tak dalej. Że nie może jakby ujawniać. Tak? No ale wysłuchał wszystkie nasze postulaty, tak? Tylko no co z tego, że wysłuchał, skoro do dnia dzisiejszego Urząd Komisji Nadzoru Finansowego nie zaproponował żadnego rozwiązania systemowego. Następna, ja bym powiedział, styczność z panem przewodniczącym Komisji Nadzoru Finansowego była podczas posiedzenia Sejmowej Komisji Finansów Publicznych w maju 2019 roku. Nas po prostu wyproszono z tego posiedzenia. Przewodniczący posiedzenia podjął taką decyzję po uprzedniej wypowiedzi przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego, że on nie może się wypowiedzieć, ponieważ te sprawy, o których będzie mowa, czyli kontrola banku, kontrola NIK-owska, to jest wszystko tajne. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego po prostu boi się wyników pokontrolnych, czyli ujawnienie tych wyników pokontrolnych było właśnie przyczyną zasłaniania się od razu tajemnicą. Tajemnicą kontrolerską, tajemnicą wszelaką. W pismach, które osoby poszkodowane, również stowarzyszenie wcześniej kierowało do Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, no to Urząd Komisji Nadzoru Finansowego często odsyłał do rzecznika finansowego. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego nie zaproponował żadnego rozwiązania i również nie włącza się w jakąkolwiek dyskusję publiczną, która może jakoś nakierować na przyszłe odzyskanie środków finansowych. Czyli ja uważam, no, nie zrobił nic, co realnie nie podjął żadnej inicjatywy, która skutkowałaby w przyszłości odzyskaniem środków finansowych. Czyli Urząd Komisji Nadzoru Finansowego nie podjął żadnej inicjatywy, która może w przyszłości skutkować właśnie odzyskaniem środków finansowych. Szef KNF-u. Konsument musi myśleć za siebie. No to po co jest w takim razie potrzebny KNF? Jacek Jastrzębski uważa, że nadmierna ochrona konsumenta przynosi więcej szkód niż pożytku. Co to jest na... Przekonuje, że każdy musi ponosić odpowiedzialność za swoje decyzje. Ale jemu chodzi o to, że ludzie tracą na rynku regulowane środki finansowe, że są wyłudzane przez grupy, przez na przykład banksterkę? No bo to jest tak powiedziane, bo on się może odnieść do podmiotów w ramach swoich kompetencji, jeżeli on mówi oficjalnie w godzinach prac na miejscu urzędu, czy takiej sympozjum konferencji, do podmiotów, które są w jego orbicie nadzorczej. No bo to jest, wypowiada się urzędnik, czyli jeżeli on coś takiego mówi w stosunku do banków, domów maklerskich, no to ja uważam, to jest w ogóle takie nieodpowiednie zachowanie. To KNF powinien ponosić odpowiedzialność za decyzję jaką? To jest pytanie. Otwarcie, że konsument poszedł do placówki, otworzył tam rachunek, a ktoś na przykładzie jednego idea podszedł się pod niego, to konsument ma podnosić odpowiedzialność? Nie, nie powinien podnosić odpowiedzialności. W pierwszej kolejności po to jest KNF, po to jest UKNF, żeby do takich praktyk nie dochodziło. Mało tego, w KNF jest departament praktyk rynkowych, gdzie KNF powinien monitorować dyrektorką tego właśnie departamentu jest Agnieszka Beata Kowalska, która była w 2016-2018 dyrektorem tego, pełniącą obowiązkiem dyrektorem tego departamentu. Ja mam maile, co ona mi odpisywała. Oficjalnie ze skrzynki służbowej. Co odpisywała? Niczym w stanie nie jest pomóc. Gdyby Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego nie było, to tak, ale mamy nadzór nad rynkiem regulowanym i tak jak wspomniałem, KNF ma szereg departamentów. Departament bankowych, a przede wszystkim Departament Nadzoru nad Praktykami Rynkowymi, gdzie
te praktyki powinny być znane i są gromadzone. Te negatywne praktyki, w wyniku których konsumenci tracą środki finansowe. KNF ma masa innych działów prawnych, dział kontroli, radców prawnych i tak dalej. To dlaczego słabszy uczestnik rynku finansowego ma, prawda, w jakiś sposób, powiedzmy, przyjmować na siebie ich zadanie, tak, ich rolę? To oni powinni rynek finansowy zgodnie z własnym statutem, ustawą, kompetencjami, ilością departamentów, które są w strukturze urzędu, nadzorować, a nie zwykły człowiek, który idzie do banku i chce otrzymać normalny serwis ze strony tego banku, że, powiedzmy, środki, które są na rachunku, nie znikną, nikt nie dokona manipulacji, dane, które są objęte tajemnicą bankową, pozostaną w banku. To oni powinni nad właśnie tymi rzeczami, o których powiedziałem, sprawować ten bieżący nadzór finansowy. A jeżeli w okresie 2016-2018 w placówkach banków, w wielu placówkach banków były wyłudzane środki finansowe, w jednym mniej, drugim więcej, ale były, tak? Również bezpośrednio przez właśnie tych pracowników GetBacku, tak? Ponieważ GetBack prowadził również bezpośrednią sprzedaż, te środki konsumenci tracą. A KNF miał dostęp do danych i normalną praktyką jest, że się chodzi na kontrolę, tak, że się sprawdza, co bank robi i tak dalej, w tym bieżącym nadzorze. No bo nadzór, jeżeli jest bieżący, to w jakiś sposób musi być sprawowany. Konsument nie ma uprawnień sprawowania nadzoru nad bankiem. Od tego jest Urząd Komisji Nadzoru Finansowego i sama Komisja Nadzoru Finansowego, gdzie na posiedzeniach, które są zapadane, są kluczowe decyzje. Więc uważam, że ta odpowiedź to jest po prostu, no coś niebywałego. No, uważam, że przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego nie powinien w ten sposób komentować, a jeżeli jest komentarz taki, że jest jakaś nadmierna ochrona tego konsumenta, czy, powiedzmy, za bardzo jest ta ochrona jakoś przydzielana, no to raczej nie, dlatego że mamy przecież, widzimy, 3 miliardy straty afery GetBack 2016-2018. Inne firmy też tam są, te może mniejszej skali afery, ale są, wyemitowała, sprzedała obligacje, kolejna jakaś afera, a ludzie nie mogą odzyskać środków finansowych. To jest wszystko na rynku finansowym, regulowanym. To nie jest, nie wiem, gdzieś na wyspie, na statku jakimś, który dryfuje, to jest wszystko tutaj. Takim myśleniem i ujawnieniem przede wszystkim tego myślenia swojego po prostu pokazuje stosunek do konsumentów, które powierzają swoje środki finansowe podmiotom nadzorowanym przez właśnie urząd, który jest obecnie pod kierownictwem pana Jastrzębskiego. Szkodowani to jesteście w sumie hazardzistami, że poszliście jak do kasyna, licząc na większy zysk. Jest to chamskie. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze, konsument, który wchodzi do podmiotu nadzorowanego przez ten urząd, zakłada rachunek. A to później różne banki dokonywały manipulacji, żeby te środki wyciągnąć. Nasze środki finansowe znajdowały się na normalnych rachunkach bankowych objętych ochroną Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Nie znajdowały się, nie wiem, w iCloudzie gdzieś, w chmurze, w workach gdzieś były przechowane w jakichś sejfach. Nie. Środki były w bankach. Nasze rodziny były klientami banków. Różnych. Ale banków. Środki wyszły z rachunków bankowych. Od tego się zaczęło właśnie. Tam powinni byli nadzorować. Nie przechowywaliśmy gotówki w workach. Słuchaj podcastu Sylwestra Latkowskiego na stronie latkowski.com.